Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani ma jeszcze otwarte czy... dzisiaj? Jeszcze mam tak. Nadzieję. Jeszcze troszeczkę. Do 18. Oczywiście. Jak to dobrze. No, moja praca z kapeluszami się zaczęła jako praca zarobkowa, początkowo. Później stała się moją pasją. Pokażę panu, jakie tutaj mam w ofercie. Coś, nie wiem, coś czarnego, coś. Dobrze, pokażę. Coś, pan ma żeby prochowy, mi wiatr nie zabrał. Spojrzy pan na ten. Taki, na ten. Tak, tu jest praca cała ręczna, od podstaw. I tak z 10 dni robimy taki, robię kapelusz od podstaw. Bardzo, bardzo pracochłonna. Trzeba to po prostu lubić i być bardzo cierpliwym, żeby wykonać takie nakrycie głowy. Kapelusz, żeby wyprodukować, potrzebna jest forma, która składa się z rądka, z daszka, główka. Surowce to są kapliny, które pod wpływem pary z czajniczka lub tekstryny, która składa się z kleju kasztanowego, jak są bardziej sztywne męskie kapelusze, i wtedy nabijamy na taką formę i ten kaplin ma kształt formy po wyschnięciu. Może taki dziwny, jak robiłam cylinderek dla pieska na przyjęcie weselne. Biały cylinderek. Musiałam w domu u kolegi przymierzać pieskowi, czy faktycznie ten nie będzie spadał z głowy, ale wyszło dobrze. Jak? Może za poważny. Za poważny, tak, ja nie jestem tak. Poważny. Może inny. Proszę. Inny. O, taki czarny taki. Właśnie. O, taki myśl. Fajny. O, wtedy jak? Jest dużo lepiej. Maszyna, którą powiększamy obwody główek. A jak renowacja kapelusza wygląda? Czy podobnie? Też go się na formę naciąga? Tak, to już trzeba cały kapelusik spróć, wyprać, na formę nabić, usztywnić. Musi wyschnąć, później trzeba go uszyć, udekorować i do klienta. A czy są przypadki beznadziejne, czy jednak zawsze dajesz radę? Zawsze i muszę dać radę, tak. Chyba że się rozsypie, nawet, ale nieraz stuletnie przynoszą i jakoś wytrzymują. Nie wiedziałam, że pani tu prowadzi taką fajną firmę, od dawna? No widzi pan, jesteśmy tutaj tak schowani. No i właśnie przed światem, a to powinno być wyeksponowane, ludzie powinni wiedzieć.